wrażenie, że ten sezon, mimo że nie zdobyłeś najwięcej punktów w Pucharze Świata ze wszystkich sezonów, to był taki sezon, w którym cię widzieliśmy w najlepszej takiej wersji, mentalnej, sportowej. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Tak, zgodzę się z tym, bo tak fajnie mi się właśnie, cieszę się z tego sezonu, fajnie mi się udało właśnie tak połączyć właśnie trochę tej takiej dobrej pracy jeszcze właśnie z takim spokojem bardziej mentalnym i tak fajne te niektóre skoki mi faktycznie wychodziły takie jakbym chciał. Na pewno jest jeszcze sporo do popracowania nad tym, ale to był taki dobry sezon. Dobrze, mówisz spokój mentalny, to jest kwestia wieku czy czegoś innego? Nie wiem. Na pewno wiesz. Uczę się cały czas, nie? Można powiedzieć, że cały czas gdzieś tam wyciągam wnioski z tego, co było. Trochę właśnie połączyłem te sezony takie, ten najlepszy, co faktycznie byłem, ale wtedy byłem na tyle zmęczony, że w sumie nie dałem rady nawet się z tego cieszyć. To takie było właśnie, nie do końca mi to też pasowało, jak już się tak zmęczyłem, no to potrzebowałem strasznie długo czasu, żeby dojść. Nie miałem takich... Te piki były takie, można powiedzieć, inne niż teraz. Teraz właśnie jak dojdzie do takiego wysokiego, no to fajnie jest. A wtedy no to tak było, że tak można powiedzieć, że po prostu mnie nie było na skoczni. No dziwnie, nie? Ale tak właśnie trochę to tak by można powiedzieć... W sumie tak nie wiesz, o czym mówię. Tak wygląda mnie? Nie, wszystko rozumiem. Powiem tak, żeby było prościej. No. No, przed sezonem sobie założyłem takie w sumie, że po prostu będę pracował wtedy, co trzeba, a wtedy, co nie trzeba, to będę odpoczywał. O dobrze. Prościej? Dobrze, i ostatnia rzecz. Ty mówisz prawdę, czy się tak drwisz troszkę, znasz, że mówiąc, że będziesz skakał jak Noriaki Kasai do 60? Szczerze. Nie, ja nie wiem. No, ja nie mam jakiejś takiej granicy. No, to jest tak, no... Cieszy mnie to i nawet nie mam takiego czegoś, nie wiem, gdzieś tam, wiadomo, no nie wyjdzie, no tak, tutaj też mi po piątku właśnie z tego pika trochę spadłem, chciałem później za dużo przeskoczyć i sobota była masakryczna, no niedziela, można powiedzieć, też się nie zaczęła dobrze dla mnie, ale gdzieś tam ja nie mam czegoś takiego, że nie wiem, że mi się nie chce czy coś, właśnie mnie bardziej motywuje to, jak gdzieś tam spadnę. To później mam coś takiego, że mi się taki osiołek pojawi i wtedy wiem, że tak by że nie przeskoczę pewnego etapu, tylko po prostu muszę trochę zejść na ziemię i budować na nowo. I nie wiem, ja nie mam czegoś takiego, że ja się zastanawiam, że wtedy i wtedy sobie skończę skakać czy coś. Na przykład, no teraz już planicy, no to już wiadomo, no już wszyscy, albo się sezon skończy, no to ja nie wiem, tam nie myślałem o tym, że tam nie wiem, jak długo jeszcze będę skakał, tylko właśnie myślę o tym, że właśnie już mam w głowie plan właśnie treningowy, że po prostu będę rypał do następnego, nie? I to jest takie, że po prostu nie wiem, gdzieś tam właśnie tutaj w planicy sobie, bo tam nie wiadomo jak z tymi siłowniami, no to już zamówiłem sobie sztangę i ciężary, także będę rypał, nie? Ale no tak mówię, no nie mam takiego czegoś, nie wiem, że coś bym się nie chciał. Po prostu mi się chce, no. Oby ci się chciało po wsze czasy. Piotrek, spokojnego powrotu. Dzięki bardzo.